Kolejna oferta świadczeń na naszym oddziale neurochirurgicznym to leczenie małoinwazyjne, polegające na pomocy pacjentom z bólami kręgosłupa. Cały zabieg, który trwa kilkanaście minut, pozwala na krótką hospitalizację, jedno-dwudniową. Jest zupełną nowością, jeżeli chodzi o nasz oddział i też jedną z nowych procedur, które są realizowane na terenie województwa podkarpackiego. Oddział neurochirurgii w Mielcu kontynuuje proces rozpoczęty w zeszłym roku małoinwazyjnego leczenia drogliwości bólowych kręgosłupa u chorych z chorobą zwyrodnieniową. Po wprowadzonych w zeszłym roku blokadach, termolezjach w tym roku idziemy krok dalej. Wprowadzamy elastyczne protezy krążków międzykręgowych. Przeznaczone są to one dla chorych z przewlekłym bólem kręgosłupa, nie reagującym na leczenie przeciwbólowe, na leczenie rehabilitacyjne. Pacjenci kwalifikujący się do tej operacji są to pacjenci z bólem kręgosłupa. Ocena tak naprawdę odbywa się w poradniach neurochirurgicznych z możliwie najświeższym badaniem rezonansu magnetycznego, ponieważ są bardzo wąskie wskazania radiologiczne do tej operacji, aczkolwiek ciągle jest znaczna pula pacjentów, którzy spełniają wymogi, które mogą się kwalifikować do procedury protezy elastycznej. Zabieg wykonywany jest w miejscowym znieczuleniu. Jest zabiegiem przezskórnym. Chorzy nie są usypiani do tej procedury. Pod kontrolą rentgena wprowadza się igłę w obręb krążka międzykręgowego, przez którą igłę podaje się protezy. One mają wygląd takiego żelowego makaronu. I ten makaron, w cudzysłowie, ma zdolności higroskopijne. On ściąga wodę, odbudowuje wysokość krążka międzykręgowego poprzez ściąganie wody, a także zmienia jego właściwości biochemiczne na skutek podniesienia pH oraz tym samym zmienia parametry biomechaniczne oraz wpływa na odbudowę wysokości krążków międzykręgowych. Przy dobrej kwalifikacji chorzy odnoszą korzyść z tej procedury, natomiast jest to zabieg operacyjny dużo mniejszej inwazji niż jakikolwiek zabieg odbarczający. O wszystko. Gdzie na pani? Cieszę się bardzo, że nasz oddział neurochirurgiczny stale rozwija się, podnosi swoją jakość oraz ofertę dla pacjentów. Wszystkie osoby potrzebujące tego typu wsparcia zapraszamy do naszego szpitala, gdzie będziemy mogli Państwu udzielić niezbędnej pomocy.